się puka. Chodź, no chodź. Chodź. Widzisz siebie tam? No, to pomachaj. A teraz już pójdziesz? Nie. Słuchaj, ja nakręcę i potem zawołamy i coś porobimy razem, dobra? Okej? Okay? A na razie mi nie przeszkadzaj, dobra? Ja to tak szybko nakręcę i zaraz przyjdę. Okej? To idę. Tyle. Tyle. Dobra, ja do ciebie przyjdę, okej? Okay? No, no to chodź. Tylko zamknij drzwi za sobą, okej? Okay? Dzięki. No ale to z drugiej strony zamknij. We wrześniu kręciłem taki materiał, 500 subskrypcji. Wtedy była to dla mnie ogromna liczba. Dziękowałem wam za te wszystkie subskrypcje i dzisiaj dziękuję jeszcze raz, bo stuknęło mi w tym tygodniu 1000 subskrybentów. Dzięki wielkie za to, że mnie oglądacie, że komentujecie, dajecie tam łapki w górę, w dół. Bardzo, bardzo jest to dla mnie pokrzepiające, wspierające. Nie ukrywam, że czasami mam myśli takie, żeby jednak dać sobie z tym spokój z kręceniem wideo, ale bo jest to jednak jakiś tam spory kawał czasu, który na to poświęcam. Ale to, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, daje to naprawdę dużo, dużo pozytywnej energii do tego, żebym robił dalej swoje materiały. No i mam nadzieję, że będzie was więcej, że będziemy mieli częstszy kontakt. Dzięki wielkie za wszystkie pomysły, za komentarze. Wiem, że we wrześniu, jak kręciłem materiał, poprosiłem was o pomysły. One ciągle gdzieś tam są w mojej głowie. Ciągle chciałbym zrealizować to coś więcej niż tylko 3 minutówki. Troszeczkę streamowarce, do tego też wrócić, bo daje mi to sporo frajdy, ale to jest też po prostu jakiś sporo pracy w to trzeba włożyć, żeby to zrobić tak, jakbym chciał, żeby to było zrobione. Ale no dobrze, bo tak w zasadzie narzekam. Dzięki wielkie za to, że jesteście. 1000 to jest dla mnie niesamowita liczba. Wiem, że sporo osób też mnie ogląda bez subskrypcji i wam również dziękuję za to, jeżeli oglądacie ten materiał, oglądacie jakiś mój inny materiał, dzięki za to, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie. Jest to po prostu miłe. To nie chodzi o jakieś tam cyferki, bo to się nie przekłada na żadne pieniądze dla mnie, nic takiego. Po prostu jest to miłe, że są osoby, które chcą to oglądać, którym się to podoba. Staram się regularnie raz w tygodniu przynajmniej coś wrzucić i tego będę się trzymał. Więc mam nadzieję, że dzisiaj ten vlog pójdzie. Piątek przed Wielkanocą, więc wszystkim wam, oprócz tego, że dziękuję, to składam życzenia spokojnych, rodzinnych świąt. Pograjcie sobie w planszówki, a w bonusie macie tutaj, proszę bardzo, jajeczko. Ręcznie malowane przeze mnie. No, jest sporo materiału, który jeszcze czeka na zrobienie, no daleko nie szukając. El Gaucho, bardzo, bardzo fajna gra, której z nadplanszy jest patronatem do zrobienia. O, odkrycie moje niedawne. Niet. Świetna karcianka Trick Taking. Trochę kupiłem ślepo na kostce. Naprawdę, naprawdę super. Co my tam jeszcze mamy? Nie wiem, czy widać, nie widzicie. Mechs vs. Minions. Mega, mega fajna gra. Tu jest jeszcze Roll for the... ambicje do Roll for the Galaxy. Ciągle zapakowane i to tylko dlatego, że chciałbym po prostu pokazać, jak się nalepia nalepkę poprawiającą w rolu statystyki. No, tam jeszcze wyżej, co my tam mamy? Flow of History. Będzie 3 minutówka i to myślę, że już jakoś niedługo. I dużo, dużo innych. A żeby jeszcze było... To dostałem wczoraj. Takie pudło. I jeszcze nawet coś mniejszego. I to też czeka na nagranie. Jest tego dużo, no po prostu mam co robić. No a jeszcze odciągają mnie jakieś tam inne rzeczy, na przykład... Zelda na Switcha, świetna gra, świetna. Może nawet coś nakręcę, jakiś materiał, ale w sumie
Jest tego tyle teraz w internetach. Ale co? Może coś rozpakujemy, nie? Awans od IPN-u. Pozdrawiam Karola Madaja, którego możecie kojarzyć z kolejki, i Łukasza Pogodę, którego możecie kojarzyć jako autora Baziliki. Są pracownicy IPN-u, podesłali mi awans, żebym się w końcu nauczył stopni wojskowych. Mała gra w nowej oprawie. Może coś będę nagrywał, zobaczymy. Dobra, teraz trzeba coś większego. Wiem, co tam jest. Są wszystkie gry objęte patronatem nad planszy. Ostatnie świeżynki. Dobrze, więc co my tu mamy? Dominion Imperium. Kolejny dodateczek. Ja ciągle jestem gdzieś tam na granicy i nie wiem, czy ja lubię deckbuildingi takie czyste, czy nie lubię. Dominion bardzo jakby szanuję. Ten dodatek podobno troszeczkę wywraca całą mechanikę tego nogami, że można wygrać bez kupowania kart punktowych. Więc jestem ciekawy, co to jest. No właśnie, jeszcze wiertła skały, minerały a propos deckbuildingu, to jest do zrobienia i to jest super gra. Co my tu dalej mamy? Felda mamy. Nie Felda, co ja gadam. Nie, dobrze, Felda, tak. Stefan Feld, Jorvik, czyli reimplementacja Die Speicherstadt, tak to się nazywało. Nowych gier. No, zacząłem kiedyś bardzo dużo grałem Felda, dużo kupowałem praktycznie wszystkie, aż do momentu chyba Luna przelała mi czarek goryczy, a wcześniej Macao. Ale na przykład Notre Dame na dziesięciolecie na pewno kupię. Jorvik jest to raczej z tych gier, prostszych gier. Speicherstadt też Spichrze. Podobało mi się, ale było bardzo proste. Tu jest w środku jest jeszcze dodatek, który troszeczkę zmienia to. Nagramy pewnie coś. Dobra, co my tu mamy? Mamy mały dodateczek do Dominiona. Sauna Przerembel. Super. Co my tu dalej mamy? Królestwa Wikingów. Kolejna gra, którą polecił Mityzjan. Mała, logiczna gra Józefa Dorsączki, którego lubi Kuba Polkowski, to jest Board Game Girl. Zaraz pewnie rozpakujemy, może nawet z córką dzisiaj zagramy. Bardzo fajnie. No i ostatnia tutaj. Spartaków z krew i żądza razem z dwoma dodateczkami. Dodatków nie miałem okazji grać. Miałem okazję grać w podstawkę bardzo dawno temu. To jest gra tematyczna, tak? I tutaj trzeba się wczuć. Na pewno pomoże znajomość serialu. Gra dla dorosłych. W ogóle jeżeli macie dzieci i tak dalej. Tu są przekleństwa. Tu są krew, odcinanie głów i tak dalej. Tak jak w serialu. Ja nie jestem fanem serialu, ale akurat Spartacus mnie... powiem, kręci, jest to też ta gra, która miała bardzo długą, wyboistą drogę do wydania, tak, już miała się ukazać, potem się okazało, że się nie ukaże, bo producent serialu nie miał ochoty na kickstarterowanie, tak, na crowdfunding. Tu jeszcze mam dodatkowe karty, monetki, Więc czeka mnie pracowite najbliższe tygodnie, a moja żona sobie zakupiła puzzle z sajta. Lubimy sajta w tym domu, wiecie. Czekam na drugi dodatek już zapowiedziany. Jak ja nie lubię puzzli, to pewnie przy tym będę, do tego będę się przysiadał, żeby pomagać. Była ostatnio jakaś niezła przecena na CDP, chyba za 25 zł. Spoko. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Tak, Orlean, tam wysoko Orlean, który też czeka. No, Wiertła Skały, Kapital Filipa Miłońskiego, ciągle niezagrany, wstyd.
No jest. Może mógłbym w końcu zrobić wideo o zamku Szalonego Króla Ludwika, bo to jest gra, która non-stop wraca co jakiś czas na mój stół. Bardzo fajna. Oj, oj, oj. No i czekam na nowego Robinsona na Marsie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc wiecie, materiałów mam potąd, a jeszcze więcej pomysłów, których nie mam po prostu kiedy zrealizować. No ale to trzymajcie kciuki, dawajcie znać tam, podtrzymujcie mnie na duchu, bo czasami po prostu jest załamka, ile tego jest. Trudno nadążyć, już nie mówiąc o tym, że trudno jest nagrywać. O, a tam stoją owocowe opowieści, to akurat nie widzicie. Bardzo fajna karcianka. Się zaskoczyłem, ja to kupiłem tylko po to, żeby... No, tylko po to. Kupiłem głównie z myślą o tym, żeby grać w to z córką. I jestem, powiem, że jestem zaskoczony. Fakt, że gramy tylko z moją 8-letnią córką i z żoną, ale bardzo, bardzo przyjemne. Aż byłem zaskoczony, chciałbym jeszcze spróbować Master of Orion. Nie mam, nie wiem kiedy... Park Niedźwiedzi od Lacerty też wygląda fajnie. Słuchajcie, żyjemy w złotej erze planszówek. Można kupić jedną wielką planszówę i być zadowolony. Na przykład ja wsparłem Gloomhaven. Troszeczkę z takiego recenzenckiego obowiązku, bo wygląda, że to będzie kolejny numer jeden na BGG i to w niedługim czasie. Więc jak wyjdzie za tam wakacje, tak? Po wakacjach, no to... Potem jeszcze będzie Pandemic Legacy sezon drugi. O jest. Wiecie co? Może po prostu tak. Ja te święta chyba po prostu przepracuję przed kamerą. Trzymajcie się jeszcze raz. Spokojnych świąt rodzinnych. I do zobaczenia.